Czy poseł z Gdyni może zrobić w ławach poselskich coś dla Gdyni? Znaczy, to pytanie jest trudne i takie trochę prowokujące, bo ja wiem, że w kampanii przedwyborczej wszyscy mówią, ja zrobię to, ja nie wiem co, naprawię port, tak, zbuduję gazoport i tak dalej. Poseł w Sejmie jest po to, żeby tworzyć prawo, to jest absolutnie najważniejsza sprawa. Poseł w Sejmie jest po to, żeby stworzyć dobry rząd. Jeżeli Gdynia będzie miała, czy Polska będzie miała dobry rząd, to Gdynia na tym na pewno nie straci. I to jest tak naprawdę najważniejsza misja, jaka przed nami stoi. Uzyskać większość na tyle dużą, żeśmy mogli tworzyć gabinet i stworzyć dobry gabinet, który po prostu posprząta po PiS-ie, który doprowadzi do tego, że te decyzje, które są potrzebne dla dobra naszego regionu, to wracam chociażby do kwestii naprawy przemysłu stoczniowego, będą podejmowane w sposób optymalny z możliwych i będą podejmowane przez te struktury, które zgodnie z konstytucją są do tego uprawnione. Że nie poseł Aziewicz, nie wiem, czy poseł Stroń będą mówili właśnie, kto ma być prezesem stoczni, tylko odpowiednie organy przez nas powołane. A generalnie pan Machlewicz ma się już pakować, tak? Jak dojdziecie do władzy. Sprawa pana Machlewicza jest sprawą dosyć trudną. Ja Machlewicza pamiętam z Agencji Rozwoju Pomorza, jako młodego, ambitnego, bardzo szybko uczącego się chłopaka. I na tamtym poziomie to było dobrze. Natomiast potem wiem chociażby od naszego eurodeputowanego, który miał informacje dotyczące tego, jak wyglądał konkurs na stanowisko prezesa portu, że to nie było fair, że byli kandydaci, którzy mieli dużo większy dorobek, większe doświadczenia i wygrał Machlewicz. Więc mi się wydaje, że jeżeli oczywiście wyborcy dadzą nam tą możliwość, będziemy w każdym przypadku decyzję podejmowali odpowiedzialnie. Jeżeli będzie kandydat dla portu lepszy niż Przemysław Machlewicz, Przemysław Machlewicz straci pracę. Jeżeli nie będziemy mieli lepszego, to nie będziemy wyrzucali Machlewicza tylko dlatego, że jest powiązany z PiS-em. Ale chcielibyśmy wiedzieć, czy wykorzystując biuro poselskie posła Aziewicza, mieszkańcy Gdyni, czy też poprzez radnych, którzy współpracują z pańskim biurem, bo jest pan szefem Platformy w Gdyni, prawda? Czy mieszkańcy mogą wykorzystywać tą ścieżkę legislacyjną, czy też interpelacyjną do tego, żeby na przykład zadawać pytania w sprawie Gdyni, oczywiście jeśli okaże się, że one są słuszne i potrzebne. Czy poprzez właśnie pańskie biuro możemy pytać się o Gdynię w Sejmie? Oczywiście, że tak, sprawa jest prosta, otwarta. Ja wielokrotnie w sprawach bieżących zadawałem pytania akurat w imieniu klubu Platformy. Tutaj mają obecność w ścisłych władzach klubu Platformy, akurat zwiększa moje możliwości rzeczywiście, jeżeli chodzi o wykorzystywanie klubu Platformy do tego, żeby nasze sprawy lokalne promować. Natomiast też nie chciałbym znowu tworzyć mitu, że jest jakaś masa pytań i tłumy Gdynia, którzy chcieliby te pytania zadać. Mamy wolne media, tak naprawdę wiele odpowiedzi na pytania, zanim nawet poseł zdąży zadać je w Sejmie, już w gazetach czy w TVN24 można te odpowiedzi odnaleźć. Także myślę, że do tego rodzaju misji trzeba podchodzić spokojnie. Te narzędzia są, jeżeli jest poważny problem, którego nie można załatwić w normalny sposób, który wymaga zaangażowania klubu parlamentarnego czy posła z Gdyni, to jesteśmy do dyspozycji. Natomiast no, też ja nie będę ścigał się z posłami, którzy licytują się w ilości zadawanych interpelacji. Nie chcę tego dezawuować. Może rzeczywiście jest to dobry pomysł na istnienie, szczególnie dla młodych ludzi, którzy po prostu odczuwają potrzebę tego rodzaju aktywności. Natomiast ja pracowałem, jak powiedziałem wcześniej, w rządzie Jerzego Buzka, do mnie też przychodziły interpelacje składane przez posłów. Ja pamiętam, że podejmowaliśmy wtedy kluczowe decyzje, chociażby tak jak fuzja rafinerii gdańskiej, dzisiejszego Lotosu, czy PKN Orlen. Decyzje ogromne skutka dla gospodarki. I potem przychodziło pytanie od jakiegoś posła, który do końca nawet nie wiedział, o co pyta. Mieliśmy określone regulaminem terminy na udzielenie tych odpowiedzi. Musiałem odciągać urzędników od bardzo poważnych spraw po to, żeby wytłumaczyć posłowi parę elementarnych rzeczy, które naprawdę mógł doczytać w pierwszym z brzegu podręczniku do ekonomii, czy w pierwszym z brzegu gazecie. Ale poseł w ten sposób nabijał sobie licznik i mógł pochwalić się przed wyborcami,
że jest bardzo pracowity i pilnuje spraw regionu. Słyszałem też o takich praktykach, że posłowie studiują żółte strony w Rzeczypospolitej. Tam są właśnie jakieś kwestie prawne, które do końca nie rozumieją, a to jest powód, żeby zapytać. Ja zwracam uwagę, że odpowiedź na każdą interpelację kosztuje podatników, że urzędnicy, których mamy ilość ograniczoną, którzy naprawdę powinni zajmować się wszystkim robotą, do której są powołani, oni muszą odkładać tamtą robotę i odpowiadać. Dobrze, że ta instytucja jest. Są pewne sprawy, które wymagają tego rodzaju aktywności posłów. Natomiast to też, jak każdą inną sferą, trzeba szafować tym ostrożnie, znaczy elementarnym poczuciem odpowiedzialności, że to naprawdę czemuś służy, a nie tylko temu, żeby posłów się wykazał, żeby napiął muskuły, bo chyba nie od tego do końca jesteśmy. Kilka tygodni temu Donald Tusk opublikował listę potencjalnych ministrów w rządzie na przypadek, gdyby Platforma wygrała. Miło nam było zauważyć, że jedną z osób planowanych na stanowisko był również pan, jeśli dobrze pamiętam, na ministra gospodarki. Czy to troszeczkę nie za wcześnie? Bo niektórzy komentowali, że tak wczesne opublikowanie listy no, jest takie trochę nieznaczne dla tych, którzy się na niej znaleźli. Wręcz niektórzy mówili, że jest jak swoisty rodzaj falstart. Znaczy ja podchodzę do tego z dużym dystansem, uśmiechem, pokorą. Ja mam niedosyt pracy parlamentarnej. Jak wcześniej mówiłem, mam pewien uraz po tej kadencji, która się skończyła. Uważam, że mogłem, powinienem zrobić w Sejmie dużo więcej. Na skutek okoliczności ode mnie niezależnych to nie było możliwe. Także ja zdecydowałem się na kandydowanie do Sejmu. Tym się chcę zajmować. Uważam, że jeżeli Platforma będzie mogła osiągnąć większość w Sejmie, to wyzwania, które staną przed posłami, będą nieporównywalnie większe, bo wtedy moja rola nie będzie sprowadzała się do tego, żebym właśnie pytał albo krzyczał, że źle się dzieje, tylko to już będzie wspólne dźwiganie odpowiedzialności, to jest zupełnie inna praca. Mam za sobą wieloletnie doświadczenie w samorządzie gdyńskim, w samorządzie wojewódzkim, przez prawie 4 lata pracowałem w rządzie Jerzego Buzka, także znam administrację. Ciekawszym wyzwaniem dla mnie w tej chwili jest parlament i ja mam tutaj większą potrzebę spełnienia się. Wydaje mi się, że jestem potrzebny, mogę dać się dużo więcej niż dałem. Zrobić dobre prawo przede wszystkim. Tak, dobre prawo i w sytuacji takiej, kiedy ja pracowałem w rządzie, kiedy załóżmy, że Platforma powierzyłaby mi funkcję, nie wiem, przewodniczącego Komisji Gospodarki, to myślę, że taka osoba w komisji, która zna rząd i umie współpracować z rządem, w sytuacji, kiedy Platforma tworzy rząd, jest bezcenna. To jest zupełnie wtedy inna praca, zupełnie inna rola, bo to nie jest wtedy rola podmiotu, który atakuje rząd, tylko musi przekonywać parlament do podejmowania trudnych decyzji, bo decyzje, które mają doprowadzić do naprawy naszej gospodarki, to będą w dużym stopniu trudne decyzje. Natomiast oczywiście jestem do dyspozycji, pracuję w jakiejś drużynie. Jeżeli władze Platformy dojdą do wniosku, że jestem potrzebny w innym miejscu, no to na pewno na poważnie to rozważę, natomiast naprawdę podchodzę do tego rodzaju spekulacji z najgłębszą pokorą, dystansem. Kandyduję do Sejmu, chcę być posłem, wierzę głęboko, że mogę tam pozostawić po sobie coś takiego, co i dla mieszkańców Gdyni, i dla Polski będzie przydatne i tyle. To jest granicą moich ambicji.